Witam Państwa na kolejnym moim spotkaniu. Kończy się miesiąc lipiec, rozpoczynamy sierpień. Jak patrząc za okno, pogoda niestety nie sprzyja naszym gościom, mieszkańcom, którzy chcieliby wypoczywać w pięknej, słonecznej pogodzie. Niestety pada deszcz, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że deszcz też jest potrzebny. Chciałbym przedstawić Państwu kilka istotnych spraw, które miały miejsce w miesiącu lipcu, które również miały miejsce na ostatniej sesji z końcem miesiąca czerwca. Miesiąc lipiec to jest czas przerwy, kiedy radni nie pracują, nie odbywają się sesje. W związku z tym powrócę do sesji ostatniej, która odbyła się w miesiącu czerwcu. Pierwsza kwestia, która w ostatnich dniach miała miejsce, dotarła do nas informacja od pana wojewody, że Straż Graniczna zmieniła swoją decyzję w kwestii udostępnienia ulicy Kumorzu dla autobusów komunikacji miejskiej. Przypomnę o problemie, który doświadczają mieszkańcy Prawobrzeża oraz liczni goście, którzy odwiedzają Świnoujście, o decyzji, która została podjęta przez pana wojewodę na wniosek Straży Granicznej o zamknięciu ulicy Kumorzu. Problem ten bardzo doskwiera naszym mieszkańcom. Mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie w licznych protestach, które organizują, głównie na Prawobrzeżu. O tym problemie miałem okazję również zasygnalizować gościom, którzy przyjechali na otwarcie tunelu 30 czerwca, zwracając się do pana premiera, pana Jarosława Kaczyńskiego z prośbą, aby raz jeszcze władze przeanalizowały tą decyzję, uznając, że można ją skorygować. O to prosiłem. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że dwa postulaty, które tam zostały przeze mnie wyartykułowane, ale również artykułowane przez mieszkańców protestujących, zostały spełnione. To znaczy udostępniona została ścieżka w lesie dla pieszych i rowerzystów, czyli można wjechać rowerem na wiadukt, przejechać kawałek ulicy Kumorzu i skręcić w prawo duktem leśnym biegnącym wzdłuż gazociągu, który jest ułożony pod ziemią, i dojechać rowerem do podziemnego miasta, a następnie od podziemnego miasta drogą leśną również utwardzoną przez Gaz-System dojechać do plaży. Do plaży strzeżonej, która tam się znajduje. I to jest pierwsze. Po drugie, podjęta została w ostatnich dniach decyzja, a dzisiaj od 1 sierpnia uruchomiona została linia autobusowa biegnąca wzdłuż ulicy Kumorzu. No i niestety przy tej takiej brzydkiej pogodzie frekwencja bardzo słaba, bo nikt nie jedzie na plażę opalać się, gdy pada deszcz. No ale od dzisiaj autobusy funkcjonują. Co godzinę jeden autobus przemieszcza się na parking przy plaży na Warszawie. Czyli mamy dwie linie autobusowe dzisiaj. Jedna przebiega ulicą Kumorzu, a druga ulicą Badlickiego, następnie Starą Trójką, poprzez przejazdy kolejowe drogą obok podziemnego miasta do plaży, do pętli przy plaży, do tej drugiej plaży strzeżonej. No i będzie to funkcjonowało do końca sierpnia. Obserwujemy, jak to funkcjonuje. Mam nadzieję, że w jakimś przynajmniej zakresie zadowoli to, czy spełni oczekiwania mieszkańców. Natomiast uważam, że rozwiązaniem, które oczekują mieszkańcy, to jest otwarcie ulicy Kumorzu. Nie tylko dla autobusów komunikacji publicznej, ale również dla wszystkich tych, którzy chcieliby dojechać do plaży, ale i również do zabytku, bo nie możemy zapominać o tym, że Latarnia Morska Fort Gerharda
ma bardzo dzisiaj ograniczone możliwości zwiedzania poprzez to, że jedyną drogą, którą można dojechać, dopłynąć w tym wypadku do tych dwóch zabytków, to jest droga wodna świadczona przez statki Adlera. No to jest duże utrudnienie dla mieszkańców i turystów, a poza tym znaczny koszt, który muszą ponieść, żeby z tych zabytków skorzystać. Dlatego oczekujemy na decyzję. Zdaję sobie sprawę, że ta decyzja ostateczna nie zapadnie w ciągu najbliższego miesiąca. Myślę, że to będzie czas do przemyśleń, do podjęcia decyzji na przełomie roku, tak aby już w przyszłym roku ten dostęp był co najmniej taki, jak to miało miejsce przed ograniczeniem ruchu na ulicy Kumoszu. Kolejna sprawa to, jeżeli jesteśmy już przy komunikacji autobusowej, to chciałbym podać, że w najbliższych dniach do Świnoujścia z firmy Solaris z Poznania dostarczone zostanie 5 nowych autobusów, które będą włączone do obsługi linii komunikacyjnych w mieście. Spółka prowadzi dokładną analizę tych zmian, które wprowadziła. Jeżeli dojdą do wniosku, że trzeba korygować linię, czy wprowadzać nowe autobusy, takie decyzje oczywiście będą podjęte w oparciu o ten zwiększony tabor autobusowy, zakładając, że pozyskamy odpowiednią ilość kierowców również, bo autobusy plus kierowcy to jest ta całość, która musi być, aby komunikacja mogła funkcjonować. W najbliższych miesiącach do Świnoujścia dotrą również 4 autobusy elektryczne, mniejsze jak te Solarisy, które dzisiaj kursują i które za chwilę pojawią się nowe. I one będziemy starali się wysyłać na te wąskie ulice w rejonie choćby dzielnicy nadmorskiej. Łatwiej będzie im się tam przemieszczać, a poza tym są to autobusy elektryczne, więc ochrona środowiska tutaj również ma istotne znaczenie. Aby autobusy mogły sprawnie się przemieszczać, potrzeba realizacji wielu inwestycji związanych z drogami. Chciałbym tutaj powiedzieć, że aplikujemy o różne środki, które umożliwiają nam realizowanie wielu inwestycji, głównie jeżeli chodzi o układy drogowe, o budowę, modernizację, przebudowę naszych ulic, których stan zdecydowanie z każdym rokiem się poprawia. Ostatnie wnioski, które złożyliśmy, to jest ulica Sienkiewicza, która wymaga gruntownej przebudowy. Mówię ulica, więc nie tylko jezdnia, ale dodatkowe miejsca parkingowe, ale również chodnik, ścieżka rowerowa, którą chcielibyśmy tam zrealizować. I druga ulica, bardzo potrzebna, ulica Nowojachtowa. Niewielki odcinek, około 630 metrów. Potrzeba zbudować od nowa, ale ten odcinek umożliwi bezpieczny dojazd do dzielnicy nadmorskiej, odciążając bardzo obciążoną dzisiaj ulicę Chrobrego. Dzisiaj do części dzielnicy nadmorskiej, położonej od ulicy Trentowskiego w prawo, w kierunku wiatraka, jedynym dojazdem to jest jednokierunkowa ulica Chrobrego. Dzisiaj obserwujemy ogromne utrudnienia w ruchu z powodu dużej ilości pojazdów tam przyjeżdżających. I w związku z tym, że ta część dzielnicy nadmorskiej się rozbudowuje, powstają nowe hotele, niezbędna jest budowa kolejnego odcinka ulicy Nowojachtowej, którą będzie można dojechać również do dzielnicy nadmorskiej. I cieszę się, że taka możliwość pojawiła się. Składamy dzisiaj 2 wnioski o dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 2 wnioski na ulicę Sienkiewicza, ulicę Nowojachtową. Ponadto pojawiła się możliwość, aby pozyskać środki na remonty dróg. I taką ulicą, którą uważamy, powinniśmy w
pierwszej kolejności się zająć, to jest wymiana nawierzchni na ulicy Mostowej. Czyli odcinek drogi, która już dzisiaj stanowi mniejsze znaczenie, jak to miało jeszcze niedawno, czyli przed otwarciem tunelu, ulicą Mostową przemieszczały się pojazdy pomiędzy przeprawą Karsiborską a przeprawą Bielik, czyli między Warszawem a przeprawą Karsiborską i drogą do dzielnicy Karsibór. Ta ulica jest w bardzo złym stanie, jest to wąska ulica, uznaliśmy, że trzeba położyć tam nową nawierzchnię asfaltową, rezygnując z budowy chodników, ścieżek rowerowych, no bo po otwarciu tunelu ruch na tej ulicy zdecydowanie się zmniejszył. Ale zmniejszył się nie na tyle, żeby zaniechać poprawy jej stanu nawierzchni, więc zerwiemy stary asfalt, ułożymy nowy, po to, aby auta mogły się bezpiecznie przemieszczać, ale również, żeby mogły tam przemieszczać się rowerzyści, którzy licznie korzystają z tej drogi, jadąc na przykład na wyspę Karsibór. I te działania będziemy również realizowali. Rozstrzygamy przetarg w tej chwili na przebudowę ulicy Barlickiego i ulicy Ludzi Morza. Przetarg jest w trakcie realizacji. Trzech potencjalnych wykonawców zgłosiło się, zadaje pytania. Mam nadzieję, że w miesiącu sierpniu, kiedy otworzymy oferty, otworzymy zgłoszone oferty, wybierzemy najlepszego wykonawcę i będziemy mogli w ramach środków, które posiadamy, również środków zewnętrznych, przebudować ulicę Barlickiego. Ten fragment Barlickiego od przejazdu kolejowego do centrum miasta, praktycznie do węzła przesiadkowego, jest w tak złym stanie, że wymaga przebudowy. I no, zakładam, że w tym roku rozpoczniemy jego realizację, natomiast skończymy w roku przyszłym. Podobnie jak ulica Ludzi Morza, od nowej drogi krajowej nr 3 do ulicy Barlickiego. To są te zadania, które chcemy w najbliższym czasie realizować. Chciałbym kilka słów przekazać na temat domów mieszkalnych na Warszawie, zlokalizowanych przy ulicy Sołtana i Ludzi Morza. Przypomnę historię. Historia sięga wielu lat wstecz, czasów, kiedy funkcjonowała w naszym mieście bardzo znana, największa firma PPDiR Odra, która zatrudniała w szczytowym okresie ponad 5 tysięcy pracowników. Wtedy, w tamtych czasach, dyrekcja tejże firmy podjęła decyzję budowy takich obiektów mieszkalnych, domów, pawilonów w pobliżu Odry, na działkach Odry wtedy. Wybudowano takie tymczasowe lokale mieszkalne, w których zakwaterowano pracowników Odry. Dzisiaj Odry nie ma, a budynki pozostały. W tych budynkach mieszkają albo rodziny byłych pracowników Odry, albo osoby inne spoza, które kupiły te nieruchomości, jako że w międzyczasie właściciele, ci, którzy tam byli pierwszymi mieszkańcami czy kolejnymi, nabyli prawo własności i gruntu i tych obiektów, stali się ich właścicielami. No i fakt, że funkcjonują w strefie, czyli w granicach portu morskiego, stanowi dla nich określony problem. W pobliżu, w bezpośrednim sąsiedztwie tychże domów, mieszkańców, funkcjonuje euroterminal. Za chwilę będzie budowany port instalacyjny przez spółkę Orlen. W przypadku ulicy Sołtana jest euroterminal i prywatna firma pana Czajki. No i sąsiedztwo nie zawsze umożliwia normalne zamieszkiwanie. Stwarza to problemy dla tych ludzi. Mieszkańcy Świnoujścia, tam zamieszkujący, zgłaszają swoje niezadowolenie.
kierują ją do władz samorządowych Świnoujścia, kierują ją również do rządu, do pana wojewody, do spółek Skarbu Państwa, które w granicach portu funkcjonują, czyli do zarządu morskich portów, do Orlenu, wyrażając swoje niezadowolenie, a jednocześnie oczekiwania. Rada Miasta zajmowała się tym tematem kilkakrotnie, podejmowała uchwały i między innymi mieszkańcy ulicy Ludzi Morza zgłaszają wniosek, aby dokonać zmiany planu zagospodarowania, który by umożliwił traktowanie tych domów, czyli umożliwił funkcjonowanie tam mieszkaniówki, czyli zalegalizował funkcję mieszkaniową na tym terenie. Dzisiaj takiej opcji nie ma. Dzisiaj jest to wszystko w granicach portu przeznaczone pod działalność portową. Tłumaczyłem na sesji radnym, tłumaczyłem mieszkańcom, że podjęcie inicjatywy, zmiany uchwały, która to uchwała po zmianie legalizowałaby tam mieszkaniówkę na tym terenie, nie ma żadnych szans, żeby taka uchwała była w obiegu prawnym, czyli była podjęta i zaakceptowana przez pana wojewodę. Jak państwo wiecie, każda uchwała, którą podejmuje się na sesjach Rady Miasta, musi być później zaakceptowana, zalegalizowana przez pana wojewodę. Czyli pan wojewoda sprawdza, czy ta uchwała jest zgodna z prawem, czy może stanowić istotne rozstrzygnięcia w obiegu prawnym. Uznałem, że nie ma takich szans, ponieważ znajduje się ten teren w granicach portu i decydujący głos, czy te zapisy w korekcie uchwały będą obowiązujące, ma Zarząd Morskich Portów. A Zarząd Morskich Portów wypowiedział się już w tej kwestii, że nie zaakceptuje takich rozstrzygnięć, a jednocześnie wypowiedział się, że te działki przy ulicy Ludzi Morza go nie interesują. Nie jest zainteresowany pozyskaniem tych działek dla własnej działalności. Czyli Zarząd Morskich Portów nie ma nic przeciwko temu, żeby tam ludzie mieszkali, ale jednocześnie nie jest zainteresowany tym, żeby te działki przejąć od tych podmiotów osób prywatnych, wypłacając im jakieś tam środki jako rekompensatę za utratę tego majątku i tych ludzi. W związku z tym nie podjąłem decyzji o rozpoczęciu procedury zmiany planu, bo ten plan nie ma szans być zatwierdzony. A skąd się to wzięło? Mieszkańcy tam, którzy się pojawili, którzy nabyli te nieruchomości od poprzednich właścicieli, no to zamieszkali tam i rozpoczęli pewne inwestycje własne, nie mając ku temu pozwoleń. Nie mają pozwoleń, bo nigdy by ich nie dostali, bo służby architektoniczne nie wydadzą pozwolenia na realizację czegokolwiek, jeżeli w planie plan tego uniemożliwia. W związku z tym zrealizowali to bez zgód. Służby nadzoru dostały informacje, nie wiem od kogo, ktoś tam poinformował służby, udały się tam i stwierdziły, że jeden z obywateli tam mieszkających zrealizował samowolę budowlaną. No i od tego się rozpoczął problem i dyskusja i pytanie, co zrobić, żeby zalegalizować, bo tego oczekują mieszkańcy. Uważam, że takiej możliwości nie ma. Jest problem mieszkańców, którzy zamieszkują przy ulicy Sołtana. I tu jest problem o tyle poważniejszy, że tym ludziom rzeczywiście żyje się zdecydowanie trudniej, bo sąsiedztwo, czyli działalność przedsiębiorcy pana Czajki, który prowadził działalność, no, wydaje mi się, uciążliwą na tamtą chwilę. Dzisiaj rozmawiałem z tym panem, twierdzi, że już tego nie prowadzi, nie kruszy betonów, co stanowi naprawdę trudne warunki do zamieszkania,
że ta działalność dzisiaj prowadzona nie utrudnia życia tym mieszkańcom w takim zakresie, jak miało to miejsce wcześniej. I ci ludzie chcieliby stamtąd się wyprowadzić. Nie chcą mieszkać w sąsiedztwie tych dwóch podmiotów, czyli Euroterminalu i prywatnej firmy pana Czajki. No i oczekują, niestety, oczekują tego, aby miasto albo spółki te prywatne, albo rząd zrealizował ich oczekiwania. Oczekiwania ich są takie, że chcieliby pozyskać tereny, na których wybudowano by domy do 70 metrów, w których oni by zamieszkali, każdy mając działkę swoją, dom, jakiś tam teren wokół tego domu. I takie są ich oczekiwania. Zaproponowałem na spotkaniu, że skłonny jestem podjąć działania po uzyskaniu oczywiście akceptacji Rady Miasta, żeby przekazać im działkę, którą dysponuję, pod zrealizowanie takiego niewielkiego domu o 12 mieszkaniach, którą przekazałbym im za symboliczną złotówkę, bo rozumiem, nie dysponują środkami. Rozmawiałem z Euroterminalem i z panem Czajką, czy byliby zainteresowani odkupić od nich to, czym dzisiaj dysponują ci mieszkańcy. Oświadczyli, że tak. To jest kwestia rozmów, wyceny i porozumienia. Więc mieliby możliwość pozyskania pieniędzy, które przeznaczyliby na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Wskazaliśmy im tutaj, kiedy spotkałem się z tymi ludźmi, możliwość pozyskania taniego pieniądza, który rząd oferuje dzisiaj dla podmiotów, które chcą realizować budownictwo mieszkaniowe. Bardzo nisko oprocentowany kredyt. No i wydawało mi się, że jesteśmy na dobrej drodze do jakiegoś porozumienia, konsensusu, rozwiązującego ten trudny problem, bo problem jest rzeczywiście trudny. No i niestety, kiedy przekazaliśmy tym państwu, które stawiło się tutaj na rozmowę, te nasze propozycje wyrażone na piśmie, uzyskałem odpowiedź, że nie interesują ich tego typu rozstrzygnięcia. Oni chcą mieć możliwość, żeby zbudowano im domy, niewielkie domy, 70 metrów z ogródkiem, gdzie mogliby normalnie funkcjonować w innych warunkach, jak to dzisiaj ma miejsce. Nie mam takiej możliwości. Uważam, że te rozmowy z nimi, oprócz tego, co czynię osobiście, powinien prowadzić również pan wojewoda, jako że ma zdecydowanie większe przełożenie na decyzje spółek Skarbu Państwa, bo Zarząd Morskich Portów, Orlen to są spółki Skarbu Państwa i z pozycji wojewody zdecydowanie łatwiej uzyskać jakieś decyzje pozytywne dla tych ludzi, jak w wyniku moich rozmów z tymi przedstawicielami, bo znam stanowisko tych podmiotów i nie widzę szans, żebym był w stanie przekonać prezesów tych spółek do jakichś ustępstw czy gestów czynionych w stosunku do tych mieszkańców. No i dzisiaj jesteśmy w punkcie wyjścia. Mieszkańcy mają oczekiwania, które ja jako prezydent niestety spełnić nie mogę. Jak będzie dalej, tego nie wiem. Chciałbym również państwa poinformować o dyskusji, która miała miejsce na ostatniej sesji w dwóch tematach. Po pierwsze, emisja obligacji, które zostały zapisane w budżecie miasta na 2023 rok. Kiedy to w październiku ubiegłego roku Rada przyjmowała budżet na ten rok i tam zapisano kwotę 35 milionów jako niezbędne środki finansowe do pokrycia deficytu budżetu miasta. No i kiedy przedstawiliśmy ten projekt uchwały, który upoważniałby mnie do podjęcia rozmów z bankami na temat emisji obligacji, część radnych, niewielka część radnych, zdecydowanie się temu sprzeciwiła, uznając, że nie ma zgody Rady na zadłużanie miasta, czyli emisji obligacji.
Przypomniałem radnym, że taka zgoda była wydana, kiedy zatwierdzano budżet, że dzisiaj to jest realizacja budżetu, czyli kolejne czynności, które muszą być wykonane, żebyśmy mogli pod koniec przyszłego tego roku podjąć decyzję o wyborze banku, który będzie emitował obligacje, czyli pozyskamy niezbędne pieniądze do tego, żeby można było realizować zadania zapisane w tym budżecie. A te zadania to nie tylko inwestycje, choćby o tych, o których tutaj przed chwilą mówiłem, ale również zadania związane z bieżącą działalnością wielu dziedzin, które muszą być finansowane. No bo oświata, zdrowie, opieka społeczna, gospodarka komunalna, to wszystko jest finansowane z budżetu. Jeżeli nie znajdziemy środków na ich finansowanie, to będzie poważny problem. Trzeba będzie z wielu rzeczy rezygnować. Ja nie wiem, jak Państwo przyjmiecie informację, że zabrakło pieniędzy na oświatę na przykład, czy na służbę zdrowia, czy na to, że nie mamy pieniędzy, żeby łatać dziury na jezdni. Więc to jest dla mnie bardzo dziwne podejście tych radnych. No, dwoje radnych z lewicy głosowało przeciw, uznając, że ich wiedza na temat ekonomii jest tak wielka, że mają podstawy do takiego właśnie podejścia do sprawy. Uważam to za wielkie, wielkie nieporozumienie. Na szczęście zdecydowana większość podeszła do tego w sposób właściwy i możemy dalej funkcjonować i procedować przygotowania do emisji obligacji w tym roku. I drugi temat, również bardzo istotny, bo często rozmawiamy o tym, że miasto się rozwija, a problem wody jest przez nas niedostrzegalny. No, kiedy jeszcze niedawno dyskutowaliśmy o problemie przepraw promowych, tunelu, dzisiaj ten temat jest załatwiony, więc rozpoczynamy dyskusję na temat wody, a konkretnie jej braku. Dzisiaj nie ma braku wody, dzisiaj miasto dysponuje odpowiednią ilością wody, żeby normalnie funkcjonować. Ale patrzymy się zawsze do przodu i wiemy, że jeżeli dzisiaj nie podejmiemy działań, to za ileś tam lat ten problem może wystąpić. Tym bardziej, że po zrealizowaniu tunelu miasto będzie miało zdecydowanie lepsze warunki do rozwoju. A rozwój to kolejne inwestycje, a kolejne inwestycje to większe zapotrzebowanie na wodę, między innymi. W związku z tym podjęliśmy już działania. Kilka lat temu rozstrzygnęliśmy, że budujemy ujęcie wody Mulnik, że nie realizujemy inwestycji, potężnej, ogromnej inwestycji związanej z dostawą wody pitnej z Kodrąbka. Spowodowane było to tym, że po pierwsze, trzy gminy, Międzyzdroje, Dziwnów i Wolin, wycofały się z tego projektu, zostaliśmy sami, a koszt budowy ponad 40 km rociągu to był kwotą, którą miasto nie miało możliwości się w ogóle podjąć realizacji tej inwestycji. Oczywiście mamy świadomość, że jeżeli przyjdzie taki czas, że będzie trzeba z tego źródła skorzystać, to wspólnie, mam nadzieję, z innymi gminami dogadamy się, żeby ten problem również w taki sposób rozwiązać. Dzisiaj uznaliśmy, na podstawie wiedzy, którą posiada nasza spółka z WIG oraz fachowcy, których ta spółka zatrudniła do podjęcia tej decyzji, rekomendacje były takie: budować ujęcie wody Mulnik. Wybrano firmę, która to ujęcie wody buduje. Inwestycja jest w trakcie realizacji, ale drugim etapem realizacji tej inwestycji jest budowa stacji uzdatniania. I właśnie na tej sesji dyskutowaliśmy o stacji uzdatniania wody, kiedy ujęcie wody już jest zbudowane. I raptem okazuje się, że radni mieli wątpliwości, czy w ogóle jest sens budować stację uzdatniania, kiedy buduje się ujęcie. Potężna dyskusja, powrót do dyskusji na temat ujęcia Kodrąbek, że jest to lepsze, że powinniśmy to realizować, że jest to tańsze, co jest oczywiście nieprawdą. W sytuacji, kiedy pozyskaliśmy 35 milionów z Polskiego Ładu na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania, że z WIG
pozyskał, czy ma gwarancję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że pozyska pozostałą, brakującą kwotę w formie pożyczki, ale częściowo umarzalnej, raptem radni mają wątpliwości, czy powinniśmy to realizować. No, dziwna to była dla mnie reakcja niektórych radnych. I oczywiście ci sami, którzy torpedowali obligacje, torpedowali również podjęcie tej decyzji o stacji uzdatniania wody. I ponownie większość patrzących bardzo rozsądnie, pragmatycznie na te kwestie uznała, że należy podjąć tą uchwałę i dzięki tym głosom radnych realizujemy inwestycję związaną ze stacją uzdatniania wody. Cóż jeszcze? No, chciałbym tylko wspomnieć o artykule, który ukazał się w Gazecie Wyborczej. Artykule, który dotyczy na dwóch stronach, dotyczy naszego miasta. Bardzo obfity materiał, tak to wygląda. Niemcy, nie nadążamy za sukcesem Świnoujścia. Artykuł dotyczący zachowania naszych sąsiadów, naszych partnerów po niemieckiej stronie, którzy oceniają nasze działania, tu realizowane inwestycje i nie tylko w Świnoujściu, w kontekście działań, które realizowane są po drugiej stronie granicy. Bardzo ciekawy materiał, polecam Państwu go. Materiał, który redaktorzy z Gazety Wyborczej oparli na wiedzy, którą przekazali im nasi sąsiedzi, ale nie tylko, pokazujący Świnoujście w zupełnie innym świetle, jak to, co często macie Państwo możliwość czytać. Nie polecam nie czytać, ale co prezentują prezentuje niektóre jeden z portali na temat Świnoujścia. Jest to zupełnie inne Świnoujście, przedstawione, myślę, że w sposób bardzo obiektywny. Świnoujście, jakim rzeczywiście jest. Dziękuję Państwu za uwagę.